Dzień dobry, nazywam się Joanna Stochstu, jestem lekarzem medycyny estetycznej w Centrum Medycznym Medicus we Wrocławiu. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć o złotym standardzie w medycynie estetycznej, a mianowicie o toksynie botulinowej, popularnie zwanym botoksie. Toksyna botulinowa jest szeroko stosowana w medycynie, nie tylko estetycznej, ale również w neurologii, w urologii, w onkologii, w psychiatrii. Jeśli chodzi o medycynę estetyczną, mamy z nią do czynienia od wielu już lat. I dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć o najpopularniejszym zastosowaniu, w najpopularniejsze okolice, z którymi się zgłaszają do nas pacjenci i pacjentki. Zabieg toksyny botulinowej przeznaczony jest zarówno dla pań i panów. Ograniczeniem jest właściwie tylko i wyłącznie wiek. Przede wszystkim zabieg jest stosowany u osób pełnoletnich, czyli osób, które mają 18 lat i górna granica wieku to jest 60-65 rok życia. Głównym zastosowaniem toksyny botulinowej są zmarszczki mimiczne na twarzy. Ja tu Państwu chciałam pokazać takie najczęstsze okolice twarzy, gdzie jest podawana toksyna botulinowa. Mianowicie tak zwana okolica lwiej zmarszczki, zmarszczki, której często nazywają zmarszczką złośnicy, i zmarszczki wokół oczu, czyli popularnie zwane kurze łapki. Jak Państwo tutaj widzicie, zaznaczyłam tą okolicę na zielono lwiej zmarszczki, czerwone kurze łapki. Są to miejsca, te zielone kropeczki i te czerwone kropeczki, miejsca, gdzie podawana jest toksyna botulinowa. Zabieg z toksyną botulinową jest zabiegiem stosunkowo krótkim, trwającym około 15 do 30 minut. Pacjent efekty tego zabiegu widzi po około 2-3 dniach od iniekcji, a pełen efekt działania toksyny botulinowej pojawia się około 14 dnia od momentu iniekcji. Czas trwania porażenia tych mięśni, czyli zablokowania de facto tworzenia się tej zmarszczki, średnio to jest około 4 do 6 miesięcy. Po tym czasie, jeżeli pacjent chciałby ponowić zabieg i zapobiec powstawaniu ponownie zmarszczki, można zabieg wykonać. U kogo nie można takiego zabiegu wykonywać? Przede wszystkim zabiegu toksyny botulinowej nie wykonujemy u kobiet w ciąży i kobiet karmiących, jak i również u pacjentów z problemami neurologiczno-mięśniowymi, czyli chociażby taka choroba jak stwardnienie rozsiane czy miastenia gravis. Jest to absolutnie przeciwwskazanie. Jakie są zalecenia pozabiegowe? Jest to zabieg stosunkowo bezpieczny, nie wymagający od pacjenta jakichś specjalnych zaleceń. Najważniejsze są przestrzeganie dwugodzinnego odstępu od zabiegu, zakazu pochylania głowy po takim zabiegu, jak i również unikania basenu, kąpieli słonecznych i kąpieli wodnych przez około 2-3 dni od zabiegu. Chciałabym Państwu powiedzieć również, że toksynę botulinową nie stosujemy tylko w te okolice, bo pacjenci mają zmarszczki w różnych okolicach. Są to zmarszczki poprzeczne, często pojawiają się też zmarszczki w okolicy ust. Tutaj nie narysowałam, ale zmarszczki w okolicy szyi. Tu również stosujemy toksynę botulinową. Dawki w takich przypadkach i miejsca nakłuć stosujemy po konsultacji lekarskiej indywidualnie dla każdego pacjenta. Z ciekawostek powiem Państwu, że w naszej klinice stosujemy toksynę botulinową również nie tylko do likwidacji zmarszczek na twarzy, ale również w leczeniu niektórych schorzeń, jak chociażby nadpotliwość. Toksyna botulinowa jest wykorzystywanym lekiem w leczeniu nadpotliwości skóry w miejscach takich najbardziej uciążliwych dla nas, czyli przede wszystkim okolica pach, dłonie, stopy. Toksynę botulinową jeszcze wykorzystujemy w naszej klinice w leczeniu migreny, w bólach napięciowych okolicy czoła, okolicy skroni. Bardzo polecam ten zabieg, bo efekty zabiegu są naprawdę spektakularne, zarówno jeśli chodzi o likwidację zmarszczek, jak i również te wskazania medyczne, nadpotliwość, migrena. Zadowolenie pacjentów naprawdę bardzo duże. W większości pacjentów, ponad 90% pacjentów wraca na ten zabieg, bo faktycznie jest zadowolonych z efektu. Skóra wygląda na bardziej wypoczętą, zmarszczki się rozprostowują, są albo niewidoczne lub jest delikatna pozostałość po takiej zmarszczce i jest to zabieg stosunkowo bezpieczny, mało bolesny. Polecam zabieg dla
Wszystkich panów i pań zapraszam na wizyty konsultacyjne do naszej kliniki. Dziękuję bardzo za uwagę.